Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Don't Starve, ale jesteśmy w menu, jak już widzicie po tytule odcinka. Niestety muszę zakończyć serię z Gollumem. A dlaczego? A dlatego, że oczywiście dopadł mnie kolejny błąd, tak, bo ja oczywiście nie mogę żadnej serii normalnie skończyć, tylko wiecznie jakieś crashy, jakieś błędy z powodu modów, gdzie gdzieś tam ginęłam w jaskiniach czy ruinach i pomimo ołtarzy na powierzchni nie mogłam się odrodzić. Tym razem to akurat nie wina moda. Po prostu nie działa mi save. Ja wam to za chwileczkę pokażę, żebyście sami mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tak, dzisiaj, słuchajcie, jest niedziela, wy to oglądacie w poniedziałek. Chciałam nagrać wam odcinki na ten tydzień z Don't Starve, bo jak większość z was wie, ja mogę nagrywać tylko weekendy. I cóż, i oczywiście wchodzę na Don't Starve. I nie mogę wejść. Tak, proszę bardzo. To właśnie się pokazuje. Także w ogóle nie mogę wejść na save'a kompletnie. Tutaj akurat sobie wyłączyłam mody, bo chciałam wam pokazać innego, ale to tam nie ma znaczenia, bo i tak będę musiała jeszcze raz to zaznaczyć. Jak nawet włączyłam wszystkie mody, zostawiłam Golluma, dalej nie dało się wejść. Myślałam, że może to przez Golluma, ale nie, bo nawet jak włączałam Golluma i zostanie mi tam tylko ten Wilson, jak nie mamy żadnych modów, dalej nie da się wejść. Tym bardziej jak na przykład zaczynałam od początku grę Gollumem, to wszystko działa, bądź obojętnie jakimkolwiek modem wszystko działa. To jest po prostu wina save'a. Tak, jak widzicie, no niestety nie mogę na niego wejść. Rozmawiałam i z Tomkiem, i z Brainim. I tutaj Braini bardzo mi pomógł, także Brain, bardzo serdecznie ci dziękuję za pomoc i za czas, który mi poświęciłeś, bo razem szukaliśmy najpierw save'a, żeby znaleźć, co było w ogóle przyczyną. Ja mu go wysyłałam na pocztę, on tam sprawdzał, tam w ogóle same cyferki, literki, ja się kompletnie na tym nie znam. Ale tutaj Braini sprawdził u siebie w grze i to jest wina niestety tej Steamowej chmurki, jak mogę to tak określić. I tam przy zapisie był po prostu jakiś błąd. Tutaj Braini mi tak to wytłumaczył, że to jakoś nie współgrało ze sobą przy zapisywaniu i stąd ten crash. Niestety nie da się nic z tym zrobić. On to sprawdzał, próbował i no niestety nie ma takiej możliwości. Dlatego jak widzicie, no muszę skończyć serię z Gollumem i to mówię, no nie z mojej winy. Strasznie was za to przepraszam, no ale no ja niestety nie mam co z tym zrobić i zresztą nikt nie może, bo po prostu nie da się tego naprawić, tak? Powiem wam, że jestem i trochę podłamana i wkurzona tak naprawdę, bo to była pierwsza seria, przy której nie miałam żadnych problemów, żadnych crashy i właśnie dzięki temu tak długo ona trwała, już tak daleko zaszłam. I no jestem teraz strasznie zawiedziona, bo jeszcze miałam chyba 3 ołtarze, mogłam zrobić kukłę, także spokojnie mogłabym jeszcze długo, długo pożyć z naszym Gollumem. Jeszcze były wasze wyzwania, gdzie dobrze się przy tym bawiłam i no strasznie żałuję. No ale no co ja poradzę, no to tak właściwie nikt nic nie poradzi, tak? Także no niestety kończymy serię z Gollumem, no i teraz jest tak, że w tym tygodniu nie będzie w ogóle Don't Starve'a. No właśnie dlatego, że no jest niedziela, ja nie miałam jak wam tego nagrać w tygodniu, ja nie mam możliwości nic dla was nagrać, dlatego, że no jak wiecie, mam małe dziecko, które budzi się o 7 rano, a zasypia koło 22, także ja w ciągu dnia absolutnie nie mam czasu i w ogóle w tygodniu, żeby nagrać, mam właśnie weekendy, w które dla was nagrywam, no ale no jak widzicie, no nie mam niestety jak tego nagrać. I tak jak mówię, dzisiaj jest ten filmik, i zrobimy tak, że ja zaproponuję wam dzisiaj moda, którym ja bym chciała pograć, a wy, słuchajcie, w komentarzach napiszcie mi, co o tym myślicie, ewentualnie dajcie propozycje jakichś waszych ulubionych modów, którymi chcielibyście, żebym zaczęła nową serię. Dobrze, także ja, słuchajcie, zaproponowałabym Wicked'a, właśnie tego jaszczura. Ja robiłam przegląd z tym modem już jakiś czas temu. On jest w playliście w Don't Starve z modami. Jeżeli ktoś nie ogląda, to może sobie zobaczyć. Ja tutaj wam go przypomnę. Włączę sobie jeszcze 2 pomocne mody, które wykorzystuję przy omawianiu modów. Też wiele razy o to pytacie. Jest to właśnie N-Tools i Too Many Items. Także tutaj wam szybciutko przypomnę tego moda. Bo może mówię, nie wszyscy jeszcze go widzieli. Tak, weźmiemy sobie nową grę. Tak.
Tutaj wiecie co myślałam? Aha, no bo więcej tu nie będę miała. Myślałam jeszcze o tym kotku, o tym Wispie, bo tam ja też go już kiedyś pokazywałam. Tam dodali sporo nowych rzeczy, tylko on ma takie niskie staty, słuchajcie, że będzie ciężko. Dobra. To jesteśmy. Tak właśnie wygląda. Ma po prostu genialne dźwięki. Ja tak jak mówię, dam wam jeszcze linka tutaj pod tym filmikiem do właśnie przeglądu mojego tego moda. On tutaj, słuchajcie, może wybudować sobie domek memrów. To są jego kuzyni. Ale tak naprawdę to wcale nie jest łatwe, żeby wybudować. Bo zobaczcie, potrzebujemy 16 ryb, 8 żabich udek, 3 kamienie i 4 deski. Tak, to są nasi kuzyni. Możemy im dać mięsko i one będą za nami podążać, tak jak to robią świnki. Świnki nas niestety nie lubią. Także staty, za chwilkę przejdziemy do statów. Tylko weźmiemy sobie troszeczkę mięsa, bo on się zmienia. Może nie wszyscy wiedzą, on się zmienia tak jak Woody. Tylko tutaj za pomocą właśnie mięsa, to wam za chwilkę pokażę. Nie wiem, czy one takim mięsem? Nie. Chyba tym z potwora. No i to nieważne. Tutaj tak, 100 ma zdrowie, 100 głodu, 150 zdrowie i 160 poczytalności. Także całkiem okej. Okay. On w ogóle zimą jak zamarza, to jest strasznie powolny, słuchajcie. Ja tak jak mówię, dam wam linka do przeglądu tego moda. Tak, żeby będziecie mogli sobie zobaczyć. Ta wstrętna pszczoła będzie mnie gonić. No zostaw mnie. Dobra. O, bagno. Fajna miejscówka chyba. Tak, beka. Paskudnie. I on jak przeje się tym mięsem, to właśnie zmienia się. Proszę bardzo. W takiego oto potworka. Jest świetny tak naprawdę. I tutaj ma ten wskaźnik, tak jak ma Woody z drewnem, no to on ma właśnie z mięsem. Też wszystko rozwala. Myślę, że byłoby ciekawe, jakby tak na przykład na jakiegoś giganta spróbować. To jest naprawdę świetna postać. Gdy ja ją nagrywałam, to mówiłam właśnie, że byłoby fajnie, jak zginę właśnie Gollumem, zacząć z nim serię. Jest świetny. Tak jak mówię, ma i plusy, i ma też sporo minusów, także myślę, że byłby całkiem okej. Okay. Tutaj myślę, że tym najlepiej byłoby się gdzieś przy bagnach rozbić, prawda? Tak, no i on, żeby tutaj ten wskaźnik mu tutaj nie spadał, no to musi jeść mięso, tak? Dużo mięsa, jak widzieliście. I nie może się przemieniać, kiedy mu się podoba. Bo jeżeli już teraz za dużo najesie tego mięsa, to jest jakiś czas, który trzeba odczekać, żeby właśnie... żeby mógł się znowu przemienić. No i oczywiście też... No, zginę! O, zginął! Także jak widzicie, wcale nie jest taki super, jakby się wydawało, i teraz zaraz też nim zginę. Uciekaj! Uciekaj! O, dobra, zróbmy tak. Bo tutaj zaraz zginie, tak? Także ja myślę, że to jest bardzo fajny mod. Ja bardzo chętnie bym pograła. Ale tak jak mówię, będę czekała jeszcze na wasze opinie, no bo to jest seria dla was tak naprawdę. Wiadomo, że mnie musi się dobrze grać tą postacią, no bo inaczej nie będzie sensu tego nagrywać. Ale wasze zdanie też oczywiście chciałabym poznać. I tak jak mówię, możecie pisać swoje propozycje modów pod tym filmem. A ja w środę, słuchajcie, zrobię ankietę. Nagram filmik właśnie, gdzie zobaczymy, jakie postacie wybraliście. Zrobię ankietę i będziecie mogli głosować, jaką postacią zaczniemy. Ale to już od poniedziałku przyszłego tygodnia. No bo tak jak mówię, w tym tygodniu niestety Don't Starve'a nie będzie. Także cóż, kochani, no myślę, że to na tyle. No, ja strasznie żałuję, że tak wyszło, no ale nic niestety nie mogę z tym zrobić. Próbowałam, jak mogłam, zwracałam się właśnie do chłopaków o pomoc, no ale nie da się nic z tym zrobić. Także no, no niestety seria z Gollumem się zakończyła ponownie z powodu błędu. To mnie najbardziej wkurza, wiecie, bo właściwie 3/4 mojej serii tak się skończyła. Nie, że ja zginęłam, tylko właśnie przez jakieś błędy.
Także to mnie strasznie irytuje, po prostu jakiś pech chyba nade mną tutaj ciąży, nie mam pojęcia, ale no ja nie mogę skończyć normalnie serii ginąc, tak? Tylko właśnie zawsze przez jakieś błędy. No ale tak jak mówię, Golumem było całkiem fajnie, bo mówię, żadnych problemów nie było i dość daleko zeszliśmy, no ale trudno. Dobrze, kochani, także tak jak mówię, pod tym filmem piszcie komentarze, co myślicie właśnie o naszym jaszczurku. Ja myślę, że byłoby całkiem ciekawie. Oczywiście możecie pisać swoje propozycje, a w środę zrobię ankietę i od poniedziałku zaczniemy nową serię. Także no cóż, ja jeszcze raz was przepraszam, ale no tak jak mówię, to nie z mojej winy. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Brainiemu za to, że mi pomógł i poświęcił swój czas i swój świat w Donstarwie, żeby to wszystko posprawdzać. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!